Trzeba postawić na formację dziennikarzy, a szczególnie dziennikarzy katolickich, mówiła w programie Polski Punkt Widzenia redaktor naczelny naszego dziennika Ewa Nowina-Konopka, polecając książkę Cud w eterze, której wydanie zbiega się z kolejną rocznicą Radia Maryja. Cud w eterze to wyjątkowa opowieść o radiu, ludziach, którzy je tworzą. Opowieść świadka, który sięgnął po media, bo dostrzegł, że dobrze wykorzystane będą służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Tym świadectwem możemy my żyć później, jak je poznamy. Mówił w programie Polski Punkt Widzenia profesor Janusz Kawecki, przewodniczący zespołu wspierania Radia Maryja. Uznał książkę Rozmowę z ojcem Tadeuszem Rydzykiem za materiał formacyjny. Ten materiał, on jest nie tylko o przeszłości, o tym, jak powstawało Radio Maryja, z jakich przeciwnościach się musiało się spotkać, natrafić, ale jest także o przyszłości. Wydanie publikacji zbiega się z 32. rocznicą powstania Radia Maryja. Redaktor naczelny naszego dziennika Ewa Nowina-Konopka tłumaczyła, że publikacja ukazuje ogromną determinację ojca Tadeusza Rydzyka. Dyrektor Radia Maryja budował rozgłośnie wokół ludzi, którzy chcą być blisko Chrystusa. Nauczył ich, aby nie bali się szukać prawdy. Ojciec dyrektor pokazuje nam, że dziennikarz może bronić prawdy z całych swoich sił, i że Radio Maryja jest w stanie docierać do tej prawdy, że dziennikarze mogą docierać do tej prawdy. Do tej prawdy, jak mówiła redaktor naczelny naszego dziennika Ewa Nowina-Konopka, mamy prawo także jako naród, dlatego Radio Maryja to kształtowanie sumień. Trzeba postawić na formację właśnie dziennikarzy, a szczególnie dziennikarzy katolickich, czyli na to ukształtowanie naszych sumień, żeby one nie były, tak jak wspominał ojciec dyrektor, czyste, bo są nieużywane. Publikację Cud w eterze można nabyć m.in. w księgarniach naszego dziennika, a także na stronie internetowej wydawnictwa Sióstr Loretanek oraz w sklepie internetowym Fundacji Nasza Przyszłość.